Miałem problemy z prawem związane z moją matką, to jest prawda. Że leczyłem się z uzależnienia alkoholowego, to też jest prawda. No cześć, witam serdecznie was wszystkich w niedzielę. 17 grudnia ubiegłego roku, cała prasa, media i tak dalej informowały o tym, że był sobie jakiś żołnierzyk, żołnierz polski, który. No, miał służbę na granicy polsko-białoruskiej, i, no, że tak powiem, dał nóżkę. Był to Emil Czeczko, niejaki Emil Czeczko, um, uciekł na białoruską stronę. No, żołnierz miał tam na z prawem, tam były jakieś, no są kontrowersje co do jego służby i nie tylko. Pytanie się nasuwa, na jakiej podstawie, dlaczego on w ogóle pojawił się z bronią w ręku na granicy polsko-białoruskiej, aby strzec porządku. No, kto go obdarzył takim zaufaniem i czy powinno w ogóle coś takiego mieć miejsce, że on tam się pojawił? Jeszcze tylko wspomnę, że będę się posiłkował tutaj artykułem Michała Fischera, który został opublikowany 7 stycznia tego roku oczywiście, w tygodniku czy to portalu Najwyższy Czas. I Michał Fischer tutaj przedstawia całą tą. Znaczy, służąc w wojsku, nabrał doświadczenia i tak dalej, oczywistą sprawą jest. I ze swojego punktu widzenia przedstawia tutaj um, całą tą sytuację, jaka ma miejsce tutaj z biegłym żołnierzem na stronę białoruską. Przedstawia to wszystko pod względem swojej służby i tego. Czego się nauczył w jednostce wojskowej, tak? Czyli będziemy mieli tutaj pogląd osoby, która spędziła no, najmłodsze lata swojego życia w polskim wojsku, odnośnie do sytuacji yy, z polskiego żołnierza. Yy, no, zbiega jakby nie było. Yy, no to zapraszam. 17 grudnia 2021 roku ogólnopolskie media poinformowały, że polski żołnierz porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Okazał się nim 25-letni szeregowiec Emil Czeczko, pełniący służbę w drugim Dywizjonie 11. Mazurskiego Pułku Artylerii imienia generała Józefa Bema. Żołnierz ten miał na Bachir z prawem i podobno miał być z wojska usunięty. Dlaczego zatem trafił na granicę z bronią w ręku? Warto na samym wstępie wyjaśnić kilka kwestii. Mam w wojsku sporo kontaktów do dziś. W końcu spędziłem tam najlepsze lata swojego życia i wiem, że morale wojskowych jest z reguły wysokie. Żołnierze, podoficerowie i oficerowie, jak to w życiu mają swoje problemy. Jedni są bardziej zmotywowani, inni mniej, bardziej lub mniej obowiązkowi. Jedni są doskonale wyszkoleni, a inni tak przeciętnie. Bo nie przykładają się do szkolenia tak, jak powinni, ale w swojej ogólnej masie pod względem osobowym wojsko reprezentuje całkiem wysoki poziom. Wpływ ma na to także, a przede wszystkim fakt, że jest to służba ochotnicza nikt nikogo nie trzyma na siłę, tak jak to było kiedyś. Dawno temu, w czasach słusznie minionych, kiedy wojsko było nienaturalnie wielkie i liczyło ponad 400 tysięcy, Największym problemem byli żołnierze z zasadniczej służby wojskowej. Wojsko było dla nich. Na wpół więzieniem. Pełnili tę służbę pod przymusem i choć bardzo wielu z nich było naprawdę zaangażowanych i wykonywali swoje obowiązki nadzwyczaj dobrze, to jednak spora ich część wiecznie przysparzała kłopotów. Upijali się, opuszczali jednostki na krótkie czy dłuższe lewizny, wdawali się w bójki, a czasami także dokonywali drobnych przekrętów, sprzedając skradzione kolegom sorty mundurowe czy zakuminkowe paliwo. Także kadra zawodowa, kiedy brakowało chętnych do służby, była w części trzymana na siłę. Mówiło się wówczas, że z wojska można odejść na dwa sposoby, na żółte papiery lub na homo homo. Wiadomo co. W obu tych przypadkach zwolnienie było gwarantowane, ale w PRL tak po prostu odejść, kładąc na biurku u oficera personalnego, wypowiedzenie stosunku służbowego nie można było. Sytuacja uległa radykalnej zmianie wraz z dużymi redukcjami wojska w latach 90. Wprowadzono ustawową możliwość odejścia na życzenie w dowolnym momencie służby. Przełożeni wykorzystywali także likwidowanie wielu jednostek, by pozbyć się leserów, alkoholików i ludzi jakby mniej w służby zaangażowanych, a także tych, których po prostu nie lubili. Efekty tego były od razu widoczne. Poziom wykształcenia ludzi wzrósł, a ci, którzy zostali, zaczęli uzupełniać swoją edukację. Kończyli cywilne studia, a od 1994 roku byli kierowani na naukę i szkolenia do państw NATO. Pojawili się absolwenci Akademii Dowodzenia Bundeswehry, Air War College, oraz wyższych studiów wojskowych we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Oficerowie czy podoficerowie zaczęli reprezentować zupełnie inny poziom kulturowy. Poziom wiedzy i umiejętności. Honor żołnierza. W tym świetle, czyn, którego dopuścił się szeregowy Emil Czeczko w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku, kiedy porzucając miejsce służby, zdezerterował z wojska i przeszedł na stronę groźnego przeciwnika Polski, budzi wśród większości wojskowych obrzydzenie i pogardę. Jak w ogóle mogło do czegoś podobnego dojść? Po pierwsze, dlaczego żołnierz niepewny, będący na bakier z prawem, zmagający się, jak sam przyznał w wywiadzie dla białorusi, białoruskich mediów z alkoholizmem, mógł być skierowany do służby na polsko-białoruską granicę, na której trwa owa dziwna wojna konflikt jeszcze nie ale ciężki kryzys na granicy otwartej em, konfrontacji. W tym świetle em, przejście na drugą stronę. Ociera się o ym, zdecydowaną no, dezercję i o zdradę. Emil Czeczko broni się w ten sposób, w jaki chce przedstawić Polskę yy, wschodnia propaganda. Twierdzi, że naoglądał się yy, różnych rzeczy i sam był zmuszany do okropności, potworności, widział śmierć, wręcz zbrodnie. Oczywiście, uciekinier opowiada kompletne banialuki, które sprawiają, że staje się całkowicie niewiarygodny. Na przykład o zastrzeleniu trzech aktywistów z organizacji humanitarnych. Jest także yy, dla wszystkich oczywiste, że gdyby coś takiego wydarzyło się naprawdę, gdyby nagle zniknął bez śladu aktywista czy aktywiści, yy, podniósłby się niezły raban i w ten sposób białoruscy z od propagandy sami strzeliliby sobie w stopę, bo gdyby chcieli przedstawić nawet prawdziwe grzechy strony polskiej, nikt już im nie uwierzy. Problem polega na tym, że polska strona faktycznie dopuściła się tak tzw. pushbacków, czyli wywiezienia schwytanych uchodźców na naszym terytorium i przepchnięcia ich z powrotem przez granicę na Białoruś. W świetle międzynarodowych konwencji, w świetle zwykłego człowieczeństwa, jest to bardzo kontrowersyjne działanie. By powiedzieć, no delikatnie, jest to narażenie ludzi na śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co polski kodeks karny przewiduje karę więzienia. Nie ma jednak dowodów, by tego rodzaju praktyk dopuściło się wojsko polskie, lecz stosowała je już straż graniczna. Co potwierdziła jej rzeczniczka prasowa. Zostali wywięzieni na linię granicy. Co innego. Gdy nie dopuścimy do samego przekroczenia granicy lub cofniemy ludzi z miejsca przy samej granicy, bezpo bezpośrednio po jej przekroczeniu. Do tego mamy pełne prawo. Problem polega na tym, że tzw. pushback, choć prawnie kontrowersyjny, nie ma takiej mocy jak zabijanie. Wszak reżim Łukaszenki od pół roku przepycha przez granicę oszukanych i ściągniętych w sumie podstępnie emigrantów, przy okazji ich bijąc czy Terror, terroryzując i tak dalej, ciężko więc oskarżyć drugą stronę o coś, co samemu się robi. Gdzie były służby? Mówi się o kłopotach szeregowego czeczki z prawem, za co powinna grozić procedura usunięcia z wojska w trybie dyscyplinarnym. Nikt w wojsku nie potrzebuje awanturników ani alkoholików żaden z nich pożytek. Dlatego zatem y, został on wysłany na granicę? Y, może zwyczajnie dowódca nie miał kogo wysłać, może ujawniają się braki kadrowe w jednostkach liniowych. W armii w pełni zawodowej jest to przy braku wyszkolonych rezerwistów, rzeczą co najmniej dziwną. Jak zamierzamy je bowiem rozwiązać na wypadek wojny? Kto ma w nich służyć? Mamy w um, krótkim czasie przeszkolić ściągniętych cywili, którzy w wojsku nigdy nie służyli i nie mają o niczym pojęcia? Nawet jeśli z braku ludzi dowódca wystawił do składu na granicę także i późniejszego dezertera, to ja się pytam, co robił oficer obiektowy służby kontrwywiadu wojskowego. Zadaniem SKW jest wiedzieć. Mają nie tylko łapać szpiegów, ale mieć możliwie pełną wiedzę o żołnierzach, podoficerach, oficerach jednostki, którzy, jednostki którą się opiekują. Muszą szukać ich potencjalnie słabych ogniw, bo takich jest najłatwiej zwerbować. Mają nie tylko reagować, ale także działać prewencyjnie. Ludzie, którzy mają problemy z alkoholem, popadli w problemy finansowe albo prowadzą zbyt rozwiązły tryb życia, powinni przez SKW stale być monitorowani i znajdować się pod dyskretną obserwacją. Do tego, do tego oficer obiektowy SKW musi mieć swoich informatorów. Ja wiem, że mamy oprócz Opór wobec tzw. donosicieli, ale patriotyzm to także dbałość o czystość szeregów Wojska Polskiego. Wciąż mamy nawyki z PRL-u, kiedy to informator. WSW był donosicielem i kapusiem, bowiem działał na rzecz komunistycznego zniewolenia. Ale w III RP człowiek informujący SKW o zdarzeniach, które mogą zagrozić Polsce, nie powinien być tak traktowany. Niestety, patriotyzm to czasem dokonywanie trudnych wyborów, a zatem obiektowy SKW ewidentnie zawalił sprawę i też niestety musi ponieść konsekwencje tego, co się stało. A jeśli dezercja szerowego Czeczki była przygotowana przez białoruski czy rosyjski wywiad, przecież nie jest to wykluczone, wręcz przeciwnie. Wielce prawdopodobne, jeśli tak, jeśli Taki oczywisty przypadek wysłania na granicę żołnierza z tak ciężkimi problemami jak szeregowe czeczko umknął władzy SKW, to jaka jest w istocie skala penetracji wojska polskiego przez służby ze wschodu? Czy nowo utworzone od zera służby specjalne SKW, SWW są faktycznie zdolne do efektywnego działania? Moim zdaniem jednak ryba psuje się od głowy, jeśli żołnierze, przypuszczalnie z WOD. Zatrzymują dziennikarzy w samochodzie, poza granicą strefy stanu wyjątkowego, do czego nie mają prawa. Zatrzymać i legitymować osoby cywilne mogą tylko cywilne służby porządkowe policja, straż miejska, ABW itd. A w niektórych ściśle określonych przypadkach żandarmeria wojskowa lub SKW naruszają tam tajemnicę zawodową. Dziennikarską, yy, przeglądając zdjęcia w aparacie, co delikatnie mówiąc ociera się o przestępstwo, a potem minister ich za to chwali, to jaką moralność budujemy w szeregach wojska? Jako konserwatywny liberał jestem zwolennikiem ścisłego przestrzegania prawa i nie jestem w stanie zaakceptować sławnego Wicie, rozumicie. W tej sytuacji, chęć szybkiej rozbudowy wojska polskiego może budzić niepokój, bo ani nie zostanie to wojsko dobrze wyposażone, ani kadry nie będą świecić przykładem. A po co nam skansen sprzętowy, obsługiwany przez ludzi takich, jakich akurat uda się namówić do wstąpienia do wojska? Czy nasza siła militarna przez to wzrośnie? Oczywiście nie będę tutaj poruszał kretyńskich pomysłów, jakie padają z ust przedstawicieli różnych partii. Nie chcę tego rozpatrywać tutaj politycznie. Oczywiście mówienie, że powinniśmy wszystkich wpuścić, no bo trzeba tym ludziom pomóc, a później się zobaczy, kto to jest. No takie, takie, takie wyjście z sytuacji jest oczywiście wyjściem absurdalnym. Karygodnym i niemożliwym do przeprowadzenia. Ja tak to osobiście rozpatruję tą kwestię. Oczywiście bardzo kontrowersyjną jest kwestią, jak, w jaki sposób tak jak zresztą było w artykule powiedziane, w jaki, jak to jest możliwe, że taka osoba nadal była w służbie, że nikt go nie rozpracował, i tak dalej, i tak dalej, nie odsunął. No w każdym razie, dlaczego ta osoba została wysłana? na granicę dopełnienia tak ważnej służby. Oczywiście no, pierwszą kwestią jest, dlaczego on w ogóle dalej był w wojsku. Później, dlaczego został wysłany. Nie można... Znaczy, ja nie chcę tutaj, że tak powiem, wysyłać żadnych oskarżeń i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, nie byłem w wojsku. Pracowałem z bronią, ale nie byłem w wojsku. Nie jestem osobą, że tak powiem, kompetentną aby tutaj osądzać kogokolwiek. Oczywiście dużo komentarzy jest takich, czy to w internecie, czy to komentarzy moich znajomych, którzy byli w wojsku, byli żołnierzami zawodowymi, byli na misjach zagranicznych, że tutaj zawiodło tak naprawdę, to jest zresztą jest powiedziane w artykule, kilka. Kilka ogniw tak naprawdę zawiodło. Przede wszystkim to, że ta osoba nie została sprawdzona, czy jest osobą kompetentną, czy nie ma jakiegoś ryzyka wysyłając ją w takie miejsce, do takiej służby. Jedną taką rzeczą, do której mogę się na pewno doczepić w tym artykule, jest to, że żołnierzom im przełożonym na granicy pękają serca. Trochę tego nie rozumiem, prawdę mówiąc. Bo im nie mogą pękać serca. Oczywiście, no nie jest to taka sytuacja, uważam, aby im, cytując, pękały serca. Jeśli rzeczywiście okazałoby się, że ta osoba była, że tak powiem, w służbie innej armii, innego kraju i tak dalej, jeśli by takie coś wyszło na jaw, Prawdę mówiąc, wątpię, żeby to wyszło na jaw, bo to byłoby bardzo kompromitujące. Ale jakby wyszło na jaw, to tutaj pojawia się duży znak zapytania: ile jeszcze takich osób jest? I, no, powiem szczerze, że to jest nieciekawa sytuacja. Byłaby to bardzo nieciekawa sytuacja, jeśli by się okazało, że ta osoba była zwerbowana dla innego wywiadu, dla innego państwa, dla... i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wątpię, aby taka informacja yy, ujrzała światło dzienne, ale tak czy inaczej, jeśli by tak było, no to byłoby bardzo, bardzo nieciekawie. Ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia. Oczywiście to jest taki troszeczkę odgrzewany kotlet, no bo to nie jest sprawa najnowsza. Aczkolwiek dzisiaj miałem. Że tak powiem, czas i ochotę się tym zająć. Mam tutaj wśród Was kilku żołnierzy, byłych, czy ludzi, którzy pracowali w służbach mundurowych. No, ja po części służyłem w służbach mundurowych, no ale mniejsza z tym. Ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia. Nie tylko ludzi, którzy służyli w wojsku czy w policji itd. itd ale i was, zwykłych obywateli, uczciwych obywateli, którzy płacą podatki i tak Także zapraszam do komentowania, zapraszam do tego, żebyście się odnieśli do tej sprawy, co o tym sądzicie, czy jest to jakieś zagrożenie? Czy rzeczywiście jest tyle znaków zapytania, dlaczego on to zrobił? Czy rzeczywiście było tak nieciekawie po polskiej stronie, że rzeczywiście był zmuszony do takiego kroku? Czy nie był? Czy nie lepszym krokiem byłoby po prostu pójście do swojego szefa i powiedzenie, że nie zgadzam się na, co, na to, co się tutaj dzieje i chcę zrezygnować ze służby w wojsku polskim? Wydaje mi się, że taka, takie wyjście byłoby dużo bardziej Uczciwa, w każdym razie się nie byłoby tak wielkiej plamy. Pozdrawiam serdecznie, mówię jak jest na razie. Jak Max Kolonko mówię jak jest, tylko to, tylko prawda całą dobę.